Przystanki autobusowe w centrum, choć wyglądają bardzo ładnie i nowocześnie, to w dalszym ciągu są w trakcie remontu. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o poprawki przy wjeździe na zatoki dla autobusów. Delikatnie mówiąc, trwa to dosyć długo. Dlatego zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o takim obrocie spraw. W centrum miasta Jaworzno i tak się, daj pan spokój, zakpimy. Nic nie myślę o tym, bo bardzo rzadko jeżdżę autobusem i jestem w centrum. Uważam, że nie jest to w porządku. Powinny być już dawno skończone, bo to nie, tak przerzucają tych ludzi, co pracują z jednego miejsca na drugie miejsce i w końcu żadne nie jest wykończone jak należy. Każdy może pracować, byle tego długo, nie? To trzeba jak najprędzej zrobić, no to, tak się nie da zostawiać. W razie wypadku czy czegoś, to widzi pan jak jest, a tak nie można. Jak się robi, to się robi, a nie żeby się zrobić i przyjść za rok, będzie tak samo. Ja sądzę, no kurczę, może nie ma robotników, może nie ma kto robić. Mi to osobiście nie przeszkadza, chyba że to kierowcom, bo dla mnie to nie jest żaden ten, jak ja jeżdżę autobusami. Mnie moja sprawa, to jest sprawa władz. Nie mam pojęcia. To nieudolność, albo słaba, proszę pana, organizacja pracy, trudno powiedzieć, no to tak nie może być. A najbardziej to mi się ten przystanek nie podoba, nie ma osłony przed deszczem i tam jest ławka stoi, a z góry się leje, także niefajnie to jest. Część nie ma zdania, a dla części to bulwersujące. My jednak mamy nadzieję, że prędzej niż później remont ten zostanie dokończony i kierowcy autobusów będą mogli ze spokojem zabierać pasażerów z tego przystanku.